W tym roku jest to już 7. edycja Mechanicznej Bajnaj Częszków. Mamy 13 drużyn reprezentujących szkoły zarówno z województwa polskiego, jak i również z województwa śląskiego. Są drużyny z Opola, ze Strzelec Opolskich, z Dobrzenia Wielkiego, z Lublińca, z Zawadzkiego i z Raciborza. Te drużyny jak co roku biorą udział właśnie w grze terenowej, która już ma tą tradycję. Jak widać po zainteresowaniu, musieliśmy w końcu zamknąć rekrutację, rejestrację, bo już nie było miejsca na kolejne drużyny. Te zadania będą związane z kierunkami realizowanymi na Wydziale Mechanicznym, czyli zarówno coś z mechaniki i budowy maszyn, coś z energetyki i inżynierii środowiska, coś z rolnictwa przemysłowego i z mechatroniki. Najtrudniejsze myślę, że była praca na hamowni, na rowerze, a takich z przyjemniejszych zadań to było prawo Archimedesa i budowanie z makaronu. Staliśmy symulatorem, budowaliśmy wieżę z makaronu i przenosiliśmy kulkę, tą taką z aluminiową kulkę. Musieliśmy 4 kulki przenieść do góry. W sumie to się zastanawialiśmy nad tą wieżą. Tak, myśleliśmy, że to się powtarza w wielu edycjach, więc mówimy, że może będzie ta wieża. Myśleliśmy, jak ten nacisk jakby zrobić. Nie wiedzieliśmy, jakie zasady będą w tym roku, więc nie opracowaliśmy sobie tego tak do końca. Ale no jedynie nad tą wieżą myśleliśmy. No i myśleliśmy, że będzie latanie dronem, tak jak w tamtym roku, a nie symulatorem. Podczas pierwszej edycji było naprawdę fajnie. Zajęliśmy pierwsze miejsce, więc próbujemy teraz osiągnąć to ponownie. Nie idzie nam tak fajnie, ale zabawa jest przednio. Myślę, że oba naraz sprawiła nam zabawa z makaronami. Jest to fajne integracyjne ćwiczenie wśród zespołu i ono jest takie męczące, ale satysfakcjonujące. Trzeba zbudować jak najwytrzymalszą wieżę z makaronu i kleju, której synonim wagi do wysokości jest największy. Do tej pory byliśmy na skanerze 3D, który nam poszedł myślę, że dobrze, jak i na przelewaniu wody do zlewek. Spraw fizyki nam wszystko bardzo dobrze poszło, wiedzieliśmy jak to zrobić szybko, dobry czas wykręciliśmy, więc myślę, że będzie dobry wynik. Sam skaner polegał na tym, że widzieliśmy tylko siatkę, która jest generowana na ekranie przed nami. Osoba za kurtyną skanowała dany element i musieliśmy jak najszybciej powiedzieć, co to jest za element.